chcę teraz powiedzieć na temat uwielbienia. Przeczytajmy najpierw Psalm 5, werset 15. Jeszcze raz. Psalm 5, werset 15. Dobrze, ja napisałem? Nie, źle powiedziałem. 15. 5, 15. No bo i tu też masz. Psalm 15 sprawdzę, bo ja się coś zapisałem sobie. Nie, dobra, zostawiamy ten psalm. Zostawiamy psalm. Psalm nas nie interesuje w tej chwili. Ponieważ ja źle zapisałem, muszę to potem znaleźć i już nie będę teraz szukał. Uwielbienie, przyjaciele, jest związane z tym, że zacznę w ten sposób. Słowo Żyd oznacza Jehudi. To jest w ogóle oryginał, to jest przetłumaczone słowo Jehudi. Jehudi. Słowo Jehudi po hebrajsku to jest chwalący Boga, to jest chwalca. Więc w ogóle Żydzi to jest naród powołany do chwalenia Boga, naród. O co chodzi z tym chwaleniem Boga? Będę was o tym uczył, jak będziemy mówili o demonologii, o tym będziemy mówili dopiero po wakacjach. Natomiast tutaj rzucę tylko taki temat, że diabeł, Lucyfer, on był liderem uwielbienia Boga. Był liderem uwielbienia, grupy uwielbienia. Bo ciekawa postać w ogóle, wspaniała, utalentowana. Biblia nam pokazuje, że on miał wrośnięte instrumenty w siebie w ogóle. Diabeł ma wrośnięte instrumenty. Diabeł, czy jakbyś... Ludzie to tak wykrzywili nawet obraz diabła. W ogóle ludzie są fachowcy. Wszystko wykrzywili. Obraz Boga jest wykrzywiony, obraz diabła, wszystko jest wykrzywione. Człowiek to jest... Wszystko jest możliwe. A szczególnie Kościół to wykrzywił. Diabeł jest piękny. Po pierwsze. Po drugie, to jest jeden wielki talent. On ma powrastane ma w siebie cymbałki, bębenki, flety różne. To jest szok, co to jest, diabeł. Lucyfer jako postać. I teraz on był liderem uwielbienia. On miał za zadanie prowadzić aniołów i nie tylko aniołów, o tym was będę też uczył, w uwielbieniu Boga. I centrum uwielbienia Boga to była ziemia. Ziemia to było centrum uwielbienia, bo Ziemia w ogóle powstała, planeta Ziemia, żeby była miejscem uwielbienia Boga. Z tego miejsca było uwielbienie Boga. I Bogu się to nigdy nie zmieniło. To stąd było prowadzone uwielbienie z Ziemi. A ona była w jurysdykcji Lucyfera. To była główna baza wyjściowa Lucyfera, w ogóle to była Ziemia. On miał 1/3 kosmosu pod swoją władzą i daną, oprócz niego jedna trzecia należała do Archanioła Michała, jedna do Archanioła Gabriela i oni zarządzali całym kosmosem. I centrum zarządu Lucyfera to była Ziemia. I stąd płynęło potężne uwielbienie w sumie non-stop. Non-stop. I teraz oczywiście znamy historię, diabeł pada. Wszystko to, co na ziemi nam pada, Bóg tworzy rasę ludzi. Założenie jest wciąż to samo. No z ziemi ma płynąć uwielbienie, a więc centrum uwielbienia. Tak? Lucyfer zawiódł, Bóg powołuje człowieka, znamy dalsze historie, znamy upadek człowieka. No i teraz upadła rasa ludzka, rozwija się, no i teraz co robi Bóg? No kurczę, ciągle ten sam plan.
powołuje naród żydowski, tak, z którego potem wyprowadza Mesjasza i tak dalej. I nazywa ich Jehudi. Jehudi, chwalcy. Oni będą mnie chwalić. Oni rozwiną formułę uwielbienia wobec mojej osoby. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że Izrael, znacie moje podejście do Izraela, wiecie, jak ono jest. Ono nie jest ani chore w żaden sposób, ponieważ ja nie jestem chory na Izrael. Mam bardzo zdrowe i logiczne podejście do Izraela. Natomiast ja wiem, dlaczego Izrael jest, po co jest. Na pewno nie jest Izrael po to, żeby chrześcijanie stawali się mesjańskimi Żydami teraz. Palili świeczki, chodzili w jarmułkach i uważali, że jak jadą do Jerozolimy, to odbierają większe namaszczenie niż w Łodzi na przykład. To mi się wydaje, że w Jerozolimie jest większe namaszczenie. No nie jest, cholera jasna. Jakby w Jerozolimie było większe namaszczenie, to byśmy mieli poważne kłopoty. Nie ma większego namaszczenia w Jerozolimie niż w Łodzi. To jest bardzo dobra wiadomość. I nie trzeba mieszkać w szałasie, na święto szałasów. Można siedzieć w bloku w Łodzi i odbierać takie same objawienia od Pana, jak w święto szałasów w Jerozolimie. Ja wiem, że dla niektórych chrześcijan to jest nie do końca logiczne, bo dla nich się, im się wydaje, że jak się o nich pomodli facet, który ma pejsy, no to oni odbiorą niesamowitą rzecz od Boga. W ogóle nie zastanawiają się nawet, że w większości przypadków ten facet, który ma pejsy, nigdy Jezusa nie pozna. Trzeba faceta z pejsami przyprowadzić do Jezusa, bo inaczej będzie w piekle i będzie tam kręcił pejsy. Bo Bóg nie ma względu na osobę. Osobę. I nie ma Żyda ani Greka. Prawda? Znamy to bardzo dobrze. Ale ja wiem, po co jest Izrael. I wie, jaki jest proroczy obraz Izraela. Izrael trzeba czytać, Izrael trzeba rozumieć. Ponieważ filozofia uwielbienia jest zawarta w kulturze Izraela. I zaraz wam to pokażę. Uwielbienie Boga składa się z trzech elementów. Chwalenie, dziękczynienie i czczenie. Trzy elementy zobrazowane nam przez Pismo Święte. Chwalenie, dziękczynienie i czczenie. Chwalenie to jest określenie wielkości Boga. Wychwalanie Boga jest to określanie wielkości Boga. Dziękczynienie jest to określanie dobroci Boga. A czczenie jest to określanie świętości Boga. A więc, żeby prawidłowo, i tutaj w cudzysłowie, no bo tak to powiem, to bardzo technicznie, bo ja teraz technicznie wam pewne rzeczy tłumaczę, bo chcę, żebyście też mnie bardzo dobrze zrozumieli. Z tego, co ja mówię, nie wolno zrobić religii. Nie wolno zrobić religii. To jest pewien schemat obrazujący duchową rzeczywistość. To nie jest po to, Ja już się spotkałem z różnymi wypaczeniami w związku z tym, bo to, co ja teraz mówię, jest głoszone, było głoszone przez lata przez pewnych bardzo mądrych ludzi, takich jak Derek Prince, Kenneth Hagin, w ogóle i wiele innych osób. Nie tylko zawsze z tym też były związane wypaczenia. To nie jest po to teraz, żebyśmy technicznie uwielbiali Boga, bo to jest tak jak na przykład ktoś idzie do seksuologa i seksuolog mu opowiada, proszę Ciebie, technicznie, jak się robi różne rzeczy, ale to nie można przyjść do swojej żony i teraz jej przedstawić instrukcję obsługi, proszę Ciebie, aktu seksualnego, bo ona Cię pogoni, człowieku, i koniec. Powie, co Ty do mnie przyszedłeś? Czytać w ogóle jakieś rzeczy? Romantyzm? Gdzie? Na kamerze? Człowiek seksuolog się nie nauczy romantyzmu. I to, co ja teraz mówię, to nie jest nauka romantyzmu. Teraz to, co ja mówię, to jest pewnego rodzaju zobrazowanie elementów, które są w rzeczywistości duchowej. A zawsze na początku uwielbienia Boga wchodzi się w przestrzeń chwalenia, czyli określania wielkości Boga. Dlaczego tak jest? Wszystko w duchowej rzeczywistości jest zbudowane piramidalnie.
Żebyśmy doszli na szczyt, musimy zacząć od podstawy. Tak dlatego też się buduje fundamenty i wiele różnych rzeczy, prawda? Jak to w domu. Najpierw fundamenty. I teraz, kiedy ty w swoim uwielbieniu budujesz najpierw jako podstawę chwalenie, wychwalasz wielkość Boga. Jeżeli ty zaczynasz mówić, Boże, jesteś potężny, ty jesteś wielki, ty jesteś niesamowity, ty jesteś Bóg zastępów, zaczynasz śpiewać piosenki pod tym kątem, tak? My to pokazujemy w uwielbieniu u nas w kościele. Budujemy fundament. Ludzie mówią, dlaczego wy tak to robicie? Ja mówię, bo fundament budujemy. Jak ja mam, że tak powiem, wyrazić wielkość Boga, tak? Jakąś piosenką, która posiada rytm pokrzepowy. No jak? W ogóle jak? Ktoś powie, no ja mówię, człowieku, wchodzimy w przestrzeń, tak? Budowania czegoś. Żeby pójść dalej, a Bóg, pamiętaj, to jest niezmierzona postać, najpierw stajemy na bardzo silnym fundamencie wielkości Boga. Wielkości, kiedy Kościół zaczyna uwielbiać Boga, zaczynając od chwalenia Go, czyli określania Jego wielkości, to rozumiesz, co robi diabeł? Najpierw zaczyna drżeć. On już zaczyna drżeć. To samo, kiedy dzieje się w Twojej komorze. Jak ja wchodzę do mojej komory i mówię, Ty jesteś potężnym Bogiem. Ty jesteś wielkim Bogiem. Rozumiesz? Ty jesteś Bogiem, który wszystko może. Ty jesteś Bogiem, który zawsze zwycięża. Ty postawiłeś moje nogi na swojej sile i mocy. Rozumiesz? To zaczyna się uwalniać pewna formuła namaszczenia. To jest inna formuła. Inna. My najpierw tak robimy. Najpierw. Określamy wielkość. Pokazać Wam, jak to wygląda w przyrodzie. W przyrodzie wygląda to w ten sposób, że kiedy następuje konfrontacja wśród zwierząt, to zwierzę najpierw określa swoją wielkość. Po co? Żeby wystraszyć przeciwnika. No to jest bardzo proste. Bardzo proste. Pamiętaj, że kiedy zaczynasz wchodzić w uwielbienie, tak, to diabeł nie chce, żebyś wszedł w uwielbienie. On tego bardzo nie chce. Dlatego on będzie ci przypominał twoje problemy. Ilu z was na przykład będąc w kościele zaczynasz uwielbiać Boga, zaczyna się uwielbienie, a ty masz w głowie niezapłacone rachunki, kłótnie z żoną, kłótnie z mężem, to też cię swędzi tyłek. Cały czas coś ci tam lata po głowie. Dlaczego ci coś lata po głowie, jak uważasz? Dlatego, że diabeł nie chce, żebyś ty uwielbiał Boga. To jest normalny napór myśli demonicznych. Rozumiesz? Więc co teraz robię? Zakrzyczę to w duchu. Ja będę określał moc Boga. Moc Boga. Jak ja mam w głowie myśl, że mam niezapłacone rachunki, to ja będę określał Boga jako potężnego El Shaddai, który zaopatruje, mówi mi nic nie brakuje, bo tobie nic nie brakuje. Rozumiesz? Od tego zaczynamy uwielbienie, od chwalenia. Potem jakby płynnie przechodzimy w dziękczynienie, czyli określenie dobroci Boga. Ty jesteś dobrym Bogiem, wspaniałym Bogiem, bliskim Bogiem, czułym Bogiem. Również, jeżeli chodzi o Kościół, zmieniają się piosenki, zmienia się w ogóle melodyka, zmieniają się słowa. Wchodzisz na drugi etap. Już masz fundament, rozumiesz, zalany, jest zbrojenie, wiecie, fundament jest brudny, fundament jest brzydki, fundament jest twardy. Twardy. Tak? On nie jest sympatyczny. Teraz mogę budować na tym brzydkim, twardym fundamencie ściany. A więc ja teraz buduję system dziękczynienia. Co ja teraz robię? Ja teraz określam dobroć Boga. Dobroć Boga. Już teraz cała rzeczywistość duchowa, która znajduje się wokół mnie, wie, że Bóg jest silny, że jest potężny, że jest nieprzejednany, że jest jedyny, wszechmocny, wszechwiedzący. Co teraz? Na tym fundamencie ja buduję to, że On jest dobry, On jest czuły, On jest bliski. On jest ze mną. Stawiam ściany. I na końcu jest czczenie, czyli określenie świętości Boga. Najmniej znany element. Święty znaczy inny. Najdokładniejsze tłumaczenie. Święty to jest inny. Inny niż co? Inny niż wszystko. Inny. Czczenie, czyli określenie świętości Boga, ono bardzo często jest wyrażane już nawet poza słowami. Często trzeba przyjąć pewne postawy.
nie bójcie się przyjmowania postaw. Są pewne rzeczy, że twoje ciało może chcieć przybierać pewne postawy. Klęczeć, leżeć na twarzy. Rozumiesz? Nie dziw się, że tak chcesz. Bo właśnie zaczynasz dotykać świętości Boga. I wiesz, jak się dotyka świętości Boga, nie? To już się Holender nie ma za wiele do powiedzenia. Powiem tak. Bo jak ja określam Jego wielkość, to ja mam dużo do powiedzenia. Jak ja określam Jego dobroć, to mam też sporo do powiedzenia. No ale jak dotykam Jego świętości, to szczerze Wam powiem, mam najmniej do powiedzenia. Bo ja najmniej to rozumiem. Ja jedynie, co mogę teraz robić, to wiecie co? Poddawać się. I tutaj w tym momencie najczęściej zaczyna się słyszenie wyraźnie tego, co On mówi. Demoniczne siły odeszły, uciekły. Rozumiesz? Myśli się uspokoiły. Ok? Wyrównałeś się emocjonalnie i zaczynasz być na tyle spokojny, że możesz go zacząć słyszeć. Najczęściej tak właśnie jest. Tak była zbudowana pierwsza świątynia na pustyni. Ona składała się z trzech elementów. Miejsca, które było miejscem zewnętrznym, przedsionka zewnętrznego. Dalej za nim było miejsce, które było miejscem świętym, a w środku było miejsce najświętsze. I w miejscu najświętszym stała Arka i było 10 przykazań, i była laska Aarona, która zakwitła, i był chobok z manną, który tam stał. I tam więcej nic nie było. Okay? I żeby wejść do miejsca najświętszego, trzeba było przejść przez przedsionek zewnętrzny, tak? Potem przez miejsce święte, i dopiero się wchodziło do miejsca najświętszego. I tak też wygląda formuła uwielbienia Boga. Kościoły, które nie rozumieją tego i tworzą na przykład formy uwielbienia takie, że zaczynają w ogóle uwielbienie, czcimy teraz Pana i jest taka podniesiona atmosfera świętości Boga, popełniają potężny błąd. Potężny błąd. Dlaczego? Ludzie zaczynają się chwiać wewnętrznie. Oni nie określili wielkości Boga i dobroci Boga. Próbując dotknąć teraz świętości Boga, nie pozbyli się wewnętrznych niepokojów, nie pozbyli się chaosu, zamętu. Wiecie, to się najczęściej zaczyna o łkanie, proszenie o różne sprawy, błaganie o ratunek. Taki stan. Trzeba rozumieć, jak to wszystko jest zbudowane. Wymyślił to Bóg, zaabsorbował to Izrael. Ja bardzo dużo obserwowałem zachowań Izraela. Przesiadywałem, przyglądałem się na rabinów, jak się zachowują. Przyglądałem się w synagogach. Rozumiecie? Patrzyłem na to. Mówię, kurczę. Oni to robią literalnie. Nie wiem, czy wy to widzieliście w ogóle, jak oni to robią literalnie. Jest spotkanie i są starzy faceci, na przykład faceci po 70, po 80 lat, oni zaczynają uwielbienie Boga. Bo to jest ciekawe, jak wygląda uwielbienie Boga u Żydów. Oni zaczynają tańczyć. Dwóch facetów się łapie, zaczynają tańczyć. I wywyższają Boga. To jest normalne. Brody, potąd, pejski, człowiek. I określają, wielki Jahwe, potężny Jahwe, Jahwe ojownik, Jahwe chroniący. Rozumiecie, o co chodzi? Mi oczy z orbit wychodziły. Ja mówię, ale jazda. Tylko oni to robią literalnie. Bez ducha. Ale zasady powstały 1000 lat temu. I Izrael się trzyma ich jak koń dyszla. A my musimy nauczyć się na to przyglądać, tak? I rozumieć, że są to rzeczy duchowe. Ponieważ jak mówili do Koryntian, najpierw jest to co? Cielesne. Dlaczego? No bo kurczę, to jest obraz rzeczy przyszłych. I musimy się nauczyć na to patrzeć. I z tego wyciągać wnioski i stosować to na poziomie ducha. Kiedy oni już określą wielkość Boga, oni zaczynają wychwalać Go za dobroć. Podnoszą ręce. Jahwe, Ty dajesz jeść. Ty wyciągasz chleb z ziemi. Wino z winorośli. Zaczynają z tego swojego modlitewnika czytać różne rzeczy na ten temat, tak? A kiedy przychodzi moment czci, tak? Oni już są na kolanach. Oni zakrywają się talesami. Zaczyna być cisza. Szok.
To trzeba by zobaczyć. Istnieje w Piśmie Świętym siedem podstawowych elementów, które wyrażają uwielbienie Boga. Pierwszy element to hebrajskie słowo halal, od którego jest zapożyczone, czy też rozszerzone słowo hallelujah, tak używane przez chrześcijan absolutnie bez zrozumienia zjawiska. Nawet z tego zrobili alleluja. Liczy się w naszym kochanym kraju wesołego alleluja. Przy tym się życzy szczęśliwego dyngusa, smacznego jajka. Cholera wie, dlaczego z tego jajka wychodzi zając. W ogóle patologiczny kraj. Zobaczcie się to. Naprawdę to, co powiedziałem na krzyżakach, to prorocze. Jest pogański kraj, pogańskie obyczaje w ogóle. To prorocze tego kraju. Dużo potrzebujemy tutaj oglądu duchowego. Słowo halal, od którego jest słowo hallelujah, oznacza taniec. Halal to taniec. A słowo hallelujah to taniec dla Jahwe. Słowo hallelujah oznacza taniec dla Jahwe. Kiedy się mówi hallelujah, to się mówi tańczę dla Ciebie Jahwe. Jak ja patrzę na tych tańczących chrześcijan, to mnie włosy rosną. Jak oni tańczą. Najczęstszy taniec to jest tak zwany bezruchodans. Rozumiesz? Stoi. Halleluja! Halleluja! Ja mówię, uwolnić cię, uwolnić. Masz demona alleluja jakiegoś. Coś takiego w tobie cholera siedzi i to w tobie gada. Alleluja! Jak się czujesz? Alleluja! Czy czujesz klimat? W ogóle teraz sobie wyobraź, to ta historia jest. Jak się czujesz, bracie? Alleluja! Chociaż byś zadrektał. Co ty w ogóle robisz? Szok! W ogóle rozumiecie, jaka głupota! To jest szok, co to w ogóle jest! Halleluja, to taniec! Jeżeli chcemy wejść w uwielbienie, to nauczmy się wyrażać go tańcem. Proszę was, tańczcie w swoich komórach. Zacznijcie od komór. Zacznij komory od tańca. Potem tańcz w kościele. Uwielbiaj Boga tańcem. Bierz przykład z Żydów. Jehudi. To jest zobrazowana formuła uwielbienia. Tańcz. Tańcz. Pamiętajcie, nie ma stylu muzyki, który się Bogu podoba. Nie ma. Niektórzy myślą, że tylko się Bogu podoba muzyka z cyklu Anielski orszak, niech Twą duszę przyjmie. Rozumiesz, o co chodzi? Taka muzyka, że się Bogu podoba. Tutaj Bóg był troglodytą, człowieku, rozumiesz? Ja nie wiem, takiego Boga uważają. Bóg, który jest twórcą muzyki. Bogu się tylko nie podoba. Nawet skąd Ty wiesz? A skąd wiesz, że Bogu się Bogu podoba? A skąd Ty wiesz, że Bóg sobie tam nie ratuje na przykład. Dlaczego ty, skąd ty masz taki pomysł, że nie? Bogu się heavy metal nie podoba, to diabelska muzyka. Mówi, nic nie jest diabelskie na tej ziemi. Diabeł to jest menta społeczna, złodziej, bandyna i morderca. Pozbawiony wszelkich praw. On nic nie tworzy i on nic nie może. To bydle, nad którym masz panować w imieniu Jezusa. A nie, że on tworzy coś jeszcze jak świat, światem diabeł nic nie stworzył. On wszystko ukradł. Bo w mojej Biblii jest napisane, że to jest złodziej. Jest napisane, on przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. A nie jest napisane, on w międzyczasie tworzy. Zauważyłeś jeszcze to? Nic nie tworzy. To psychopata. Psychopata. Inteligentny, nie mogę powiedzieć. Ale psychopata. To, że jest inteligentny, to jest jeszcze gorzej, bo lepszy jest psychopata, to nie jest inteligentny. Łatwiej go trzasnąć. A diabeł to jest inteligentny psychopata. Miałem znajomego psychopatę. Tadeusz miał na imię. Mów Tadeusz. W
1979 roku razem ze swoimi kolegami zgwałcił i zamordował pewną kobietę. Zbitą butelką po winie następnie wyciął jej narządy rodne. Tadeusz dostał za to karę śmierci. Otrzymał karę śmierci. Wyrok jeszcze nie był prawomocny. Tadeusz, znajdując się w więzieniu, oczekując na potwierdzenie kary śmierci przez sąd wyższej instancji, zabił współwięźnia w celi. Udusił go ręcznikiem w nocy. Rozpoczęto nowy proces. Nie mogli wykonać kary śmierci, ponieważ prawo nakazywało skończyć kolejny proces. A więc odroczono karę śmierci w wyniku rozpoczęcia nowego procesu. Przewieziono owego Tadeusza do zakładu psychiatrycznego w Tworkach koło Warszawy. Na specjalny oddział, gdzie trzymano więźniów i badano ich od strony psychiatrycznej. Na tym to oddziale tenże Tadeusz zamordował trzecią osobę. Był to sanitariusz tego oddziału. Sąd się zebrał i rozpatrzył sprawę Tadeusza. Dano mu artykuł 25, paragraf 1. Ten artykuł mówił o tym, że jest niezdolny do rozpoznawania rzeczywistości i w związku z tym nie można go skazać. Wyrok Tadeusza zamieniono na 25 lat pozbawienia wolności. Pozostałe morderstwa uszły mu zupełnie płazem, ponieważ już dostał artykuł 25, paragraf 1. Uznano, że musi przebywać w zakładzie psychiatrycznym przez 25 lat. Widzicie, ale Tadeusz miał 142 IQ. Był geniuszem. Stał się bardzo porządnym i dobrym więźniem. Bardzo dobrym pensjonariuszem. Zaczął się uczyć, mądrze rozmawiać z lekarzami. Już nie pamiętam, po jakim okresie czasu, żeby was nie skłamać. Myślę, że był to okres nie większy niż 13 lat. Tadeusz dostał warunkowe przedterminowe zwolnienie. Taki jest szatan. To jest psychopata inteligentny. I tenże inteligentny psychopata zrobi wszystko, żeby wprowadzić zamęt do twojego umysłu na takim poziomie, abyś nigdy na przykład nie uważał za stosowne tańczyć przed Bogiem. On do ciebie powie tak, to są emocje. Taka muzyka nie podoba się panu. On ci to będzie mówił. Mówi to światowa muzyka. Nie ma czegoś takiego jak światowa muzyka. Istnieje światowe użycie muzyki. Rozumiecie? Tą kamerą, która tam jest, można kręcić moje poselstwo, które jest tutaj, które przyniesie błogosławieństwo wielu ludziom. A można też kręcić nią film pornograficzny, który przyniesie przekleństwo wielu ludziom. Zgadzacie się ze mną? Ta sama kamera, ta sama karta. Nie ma muzyki światowej. Jest światowe użycie muzyki. Nie ma rodzaju muzyki, który się podoba Bogu. I nie ma rodzaju muzyki, który się nie podoba Bogu. To jest nieprawda. Jak się coś nie podoba, to się Tobie nie podoba, Twojej duszy. Rozumiecie? Bo na przykład wychowałeś się w epoce takiej, w której była inna muzyka. Na przykład Prym, Wiód, Mietek, Fok. I moja babcia na przykład była fanatyczką Mietka, Foka. I ona śpiewa horyzontem złoci. I to ją kręciło, Irenę. I w porządku. Irenę kręcił mnie tych folk. Rozumiesz, o co chodzi? Ale jak widziała na przykład MC Hammera w telewizji, to powiedzie, diabeł! Mówię, babciu, MC. MC. Nie diabeł.
Dzisiaj już nawet wiem, że nasz raz w Chrystusie. No. Chodzi o to, że w ogóle... Narodził się z Bożego Ducha Emcji. Chodzi o to, przyjaciele, że to babci się nie podobało, tak? I się wielu ludziom nie podoba, że to jest taka muzyka, bo wy to robicie, nieraz do nas mówią, przerabiacie światowe piosenki. Ja mówię, a dlaczego nie przerabiać światowych piosenek? Ja powiem po Fineju, Charles Finney był takim pierwszym promotorem przerabiania świeckich piosenek. Przyszła do niego taka właśnie pobożna niewiasta na jednym z jego spotkań i mówi, bracie Charles, czemu przerabiasz świeckie piosenki? A on powiedział, siostro, a dlaczego uważasz, że diabeł ma prawo do całej pięknej muzyki na tym świecie? Dlaczego tak uważasz? To do niego należy w ogóle. To on to ukradł i zrobił z tego haniebną pieśń. Chwalącą w ogóle porządliwości ciała, chwalącą w ogóle piekło. On to ukradł, więc co teraz robimy jako niebiańska policja? Wjeżdżamy, zabieramy, przerabiamy, uwielbiamy. Proste. Tak powstał cały śpiewnik starego pielgrzyma. Co to jest śpiewnik starego pielgrzyma? To jest zestaw piosenek, które śpiewano w knajpach przy Budzie, bo tam były przebudzenia w Walii w ogóle w tamtych czasach. Rozumiesz, kaznodzieje brali te piosenki i zrobili z nich hymny uwielbieniowe. Dzisiaj śpiewają prędzej. Rozumiesz te piosenki i się cieszą w ogóle. Oto taka pieśń duchowa, a to, co tam robisz, teroryjskie, to nie jest duchownia. Ale przecież to śpiewano w Walii w XIX wieku przy kuflu piwa. Tylko były inne słowa. Dzisiaj to brzmi w ten sposób, tam na wzgórzu stał cząstki krzyż i w porządku. Tylko kiedyś, tak? W XIX wieku pito przy tej melodii browar. Okej? Okay? Jak się pijaki ponawracali, rozumiesz, to z tych piosenek porobili hymny uwielbieniowe. No. Kurczę, to proste jak drut. To czemu ja mam dzisiaj w ogóle nie przerabiać piosenek światowych, nie robić? Przecież ja chcę, żeby ludzie oddawali Bogu chwałę tańcem. Tak? A przepraszam, nie będę tańczyć tango. Drugie słowo to toda. Hebrajskie słowo toda oznacza podniesienie rąk. Ludzie mówią tak, ja będę podnosił ręce do Boga, kiedy mnie Duch Święty pobudzi. Ja mówię, człowieku, ty masz podnosić ręce do Boga. A dlaczego? Ja bo kapię z tego. Bo to da. Czytasz Biblię? Czytam. Podnoś ręce. To są duchowe rzeczy. Duchowe. My musimy w ogóle to zrozumieć. To nie jest emocjonalne. To jest duch, to jest nasze ciała, one muszą w pewnych sytuacjach wyrażać duchowość. I tylko przez pewne gesty my ją wyrazimy. Ja też tego do końca nie trybię, ale wiem, że to działa. To nie to, że to Bogu, tak? Że to Bogu coś tam ludzie mówią, wiesz, to chodzi o to, że się Bogu poddajesz. Ja mówię, nie, no, to chętecho znaczy, że się poddajesz. To nie, to nie Bogu się poddaje, to głupota. To w ogóle jest jakiś duchowy, to jest coś, jakiś łącznik nieba z ziemią. Ja nie wiem, co to jest do końca. Wiem, że tego uczy słowo, to da. Dalej słowo jada, czyli podniesienie głosu. Ludzie mówią, czemu wy tak głos podnosicie? Mówię, bo jada! Bo tak mówi słowo. Jest napisane, Jezus wielkim głosem chwalił Pana. A ty jakim głosem? Ty raz krzyknąłeś w kościele, raz w komorze krzyknąłeś, ty nie krzyknąłeś nigdy. Ty tylko drzesz się na żonę i na męża i na dzieci. Na kogo się tylko drzesz? W kościele się nie drzesz, drzesz się na dzieci. Tak? Idzie matka z dzieckiem, uspokój się! Taka drobna, że był taki demon w środku. Tak się mówią do dzieci matki. Naprawdę, niektóre się patrzą, mówią, Boże, czemu nie podnosisz głosu, skoro słowo mówi, ja da, podnieś głos, podnieś głos, podnieś głos, podnieś głos. Ludzie się boją głosu podnieść. Nie boją się krzyczeć na siebie nawzajem, a boją się podnieść głos. I jeszcze mówią, o, my się drzecie. Ja mówię, człowieku, my się nie drzemy. Drzeć się prześcieradło stare. My robimy jada. Jada. Bo tak mówi słowo. Czwarta rzecz to jest hebrajskie słowo tehila, oznaczająca nową pieśń. Nową. W uwielbieniu,
Funkcjonujemy w nowych formułach. Nowe rzeczy. Nowe. Nie powielamy ciągle tego samego. Nie ma, że ciągle to samo, ciągle to samo. Tworzymy, tworzymy, tworzymy. My non stop tworzymy. Non stop tworzymy. Ja biorę jakąś piosenkę sobie, jakąś melodię ze świata, piszę do niej słowa. Lecimy, lecimy, lecimy. Już teraz mówię, o, posądzę was o plagiat. Ja mówię, posłuchaj, jest bardzo ważna sprawa. Jak chodzę po tej ziemi, nigdy, nikt mnie nie posądził o plagiat. A jeśli by mnie posądził, to przegra sprawę w sądzie. Mówię, rozumiesz. Dlaczego? Ja mówię, bo ja jestem, mam taki układ w niebie. Tehila, nowa pieśń. Nie bój się tworzyć nowych pieśni. Nie bój się tworzyć nowych słów. Używać nowych słów. W swoich modlitwach, w swojej relacji z Bogiem, w określaniu Boga. Nie mów ciągle, halleluja Panie, halleluja, chwała Ci, chwała. Ja mówię, po co Ty to mówisz, po co Ty to mówisz, po co Ty, halleluja, chwała, halleluja. Nie umiesz nic innego powiedzieć. Nie możesz powiedzieć, Jezu, ładny jesteś. Czemu Ty tak nie powiesz, że jest ładny? Tylko Ty używasz ciągle tych w ogóle sloganów takich, które wszędzie gdzieś latają. Weź, zrób coś nowego. Przecież jesteś w ogóle kreatorem. Zrób coś nowego. Weź coś nowego zrób. W ogóle w miłości jest taka fajna rzecz, że czy ludzie się zaskakują. Jak się ludzie zaskakują, rozumiecie? To jest w ogóle piękne. Kiedyś przeprowadzono wywiad z takim małżeństwem. Oni byli ze sobą kupę lat, mieli już około 8 tych. I oni tak siedzieli razem, trzymali się za ręce. I ten dziennikarz mówił w ogóle... Mówi jej, mówi, a może mi pani powiedzieć, mówi, jak to jest, że wy tak, tak emanujecie tą miłością, tyle lat do siebie, tak? A ona mówi do niego tak, bo on mi przez całe życie, każdego dnia pisze nowy wiersz. Ty, ten facet. Takie coś mieli, taki tyks. Rozumiem? I to powodowało to u nich, coś nowego, jakiś nowy ruch. Zaskoczenie. My nie myślmy, że Bóg to jest taka postać, on tak śledzi. Wiecie, o co chodzi? W ogóle ludzie myślą, że Bóg to jest smutny, jakiś taki w ogóle, jakiś taki kształt mu nadają, taki dziwny. A to jest postać, która w ogóle nas stworzyła na swój obraz. W ogóle wiecie, o co chodzi? Czyli to, co my mamy w sobie, to u niego jest zwielokrotnione o wieczność. Czy on jest ciekawy? Ja bym miał, że on wszechwiedzący jest, mówię, no wieś. Ale mamy też taką funkcję, że umie wyłączyć wszechwiedzę. Bo oprócz tego, że jest wszechwiedzący, to jest też wszechmogący. On sobie umie wyłączyć funkcję. On na przykład może nie pamiętać Twoich grzechów. Masz pojęcie? Bo w mojej Biblii jest napisane, że on nie pamięta grzechów. Ja mówię, jak? Zastanawialiście się wiecie nad tym? Czyli on posiada funkcję, bo wiecie, teolodzy mówią, wiecie, to chodzi o to, że on pamięta, ale on nie wspomina. Ja mówię, nie, nie, nie! Nie pamięta! To dobrze czytaj Słowo Boże. Tam gdzie napisane nie wspomnę, to nie wspomnę, że nie pamiętam, to nie pamiętam, nie pamiętam. A na przykład po co on się na przykład... Przyszedłem sprawdzić, co oni tam robią w tej Sodomie i Gomorze. Przedem sprawdzić. Jak to przedem sprawdzić? To ty nie widzisz tam z góry? Też by to przyszedł sprawdzić. Po co to przyszedłeś zrobić? Bez dlaczego on tu przyszedł sprawdzić, bo on przeżywać lubi. To w ogóle ciekawa postać, przeżywać lubię. Powiem wam coś tak na marginesie. Zawsze myślałem, że prorok to jest ktoś, kto przeżywa Boga. On przeżywa Boga i w związku z tym on uwalnia słowa od Boga różne. Ale po latach służby i funkcjonowania też w namaszczeniu proroczym ja zobaczyłem, że to jest w ogóle coś innego. To Bóg przeżywa proroka. I to mnie rozwaliło. Ja zobaczyłem, że ten Bóg to ma taką dziwną funkcję. Dlatego on w ogóle zszedł na ziemię jako Chrystus. Przeżył ludzkość. Jest napisane, on doświadczył wszystkiego z wyjątkiem grzechu. Rozumiecie, o co chodzi? On przeżył. W ogóle Bóg chce przeżywać. Chce przeżywać. I kiedy ja uwielbiam Boga, to ja używam nowych formuł. Czemu? Tworzę dla Niego. Dla Niego tworzę. I to jest piękne. Tehila, nowa pieśń.
Piąta rzecz to jest zamar, czyli gra na instrumentach, a dokładnie oryginał mówi uderzać w struny. Uderzać w struny. Często ludzie mówią, wiesz, to potrzeba talentu, żeby grać. Ja mówię, nie. Trzeba instrumentu, żeby uderzać w struny. Często jak muzycy zaczynają uwielbiać Boga, muzycy, ludzie, którzy dobrze grają, są utalentowani, to muszą pokutować ze swoich umiejętności. Tak, dokładnie. Bo ludzie, wiecie, na przykład religijne kościoły to mówią, to tutaj chodzi o profesjonalizm. Ja mówię, nie. Jak ktoś jest profesjonalistą, to super. Halleluja, że ktoś jest profesjonalistą. Ja się bardzo cieszę. Tylko jak do nas przychodzą profesjonaliści, to ja najpierw rozmawiam z profesjonalistami i mówię, posłuchaj, ja nie chcę, żeby forma przerosła treść. Nigdy. Nie tutaj. I u nas się ludzie tego uczą. Mówię, my nie robimy tutaj koncertów. To jest uwielbienie, a nie koncert. To ma być duchowa formuła, a nie profesjonalna, tak? Wirtuozeria. Ja naprawdę zauważyłem ludzi, którzy są utalentowani, że oni muszą w ogóle, rozumiesz? Ugłupić się z talentem. No. Wiesz, Magda nasza, ona jest po konserwatorium, w ogóle ona ma tak wysokie wykształcenie i umiejętności gry na skrzypcach, że się w pale nie mieści. Na przykład, nie? Przecież ona w ogóle uczy też, w ogóle to niesamowita, jeżeli chodzi o grę na skrzypcach, nie? Natomiast ona w ogóle zaczęła się uczyć, uwielbiać Boga na tym, nie? Ona się zaczęła uczyć, uwielbiać Boga. To jest wielka różnica, nie? A więc mamy grę na instrumentach, jak i każdych, nie ma na niego instrumentu, na których nie można uwielbiać Boga. Od beczki zardzewiałej, proszę Ciebie, po wszelkie najnowocześniejsze sprzęty. Rozumiecie? Nie wiem. Tak jak nie ma rodzaju muzyki, tak nie ma instrumentu. Dalej, słowo barak, czyli klęczenie, leżenie na twarzy, wszelka forma fizycznych uniżeń. W słowie barak też się mieści każda forma poniżenia siebie. Na przykład do nas często mówią, o, bo u was chodzili na czterech, beczeli, krzyczeli. Ja mówię, ty, powiem ci tak, więcej odwagi trzeba do tego, żeby beczeć, niż żeby być stoikiem. Żaden problem jest, kiedy jesteś godny. Ale wiesz, kiedy przestajesz być godny, a jeszcze ogląda cię parę tysięcy ludzi przez kamery. Rozumiesz? Jak w swoim garniturze chodzisz, proszę ciebie, i beczysz, a następnego dnia masz iść do swojej kancelarii prawniczej. Tak? To teraz zastanów się, gdzie jest pokora, a gdzie jest pycha. Żaden jest problem. Stać i być godnym. Kiedyś jak Agata na jednym spotkaniu było bardzo silne namaszczenie i ona wyszła i mówi tak, kto chce być osłem Pana? ja chcę, mówi, na kolana. I mówi, a ci co stoją na nich wsiadać, jedziemy. Podeszła pode mnie, mówi, siadaj na mnie. Wsiadłem na nią, zaczęła mnie wieść, proszę Ciebie, przez całą salę. Człowieku, tam byli ludzie od demonów uwalniani, gdzie kawałek tylko przeszedł, człowieku. W ciągu jednego dnia mieliśmy tyle uwolnień, tak, od bytów demonicznych, że się w pale nie mieści. Przez to, że przez 3 minuty ludzie podjęli decyzję bycia osłami. Łatwiej być mędrcem niż osłem. Łatwiej być godną damą, rozumiecie, niż niegodnym stworzeniem. Na początku naszej wspólnoty taka siostra, bardzo zacna, przyszła i mówi, ja mam widzenie, że bryka jak owca i becze i gryze jakieś trawki, nie? Ja mówię, oto droga do twojego uwolnienia. Rozumiesz? Po prostu. Słowo określają, zapisane jako barak, to każda forma uniżenia, tak, psychofizyczności. Każda forma uniżenia. Nie tylko te popularnie znane, że klękam i składam ręce. Nie.
Ludzie się śmieją, ludzie płaczą, ludzie się tarzają, ludzie skaczą. Nie ma znaczenia. Ważne, że się uniżyłeś. Uniżyć się to nie znaczy, Panie, uniżam się przed Tobą. Rozumiesz, o co chodzi? A jak Cię ktoś kopnie w tyłek, proszę Ciebie, to chcesz mu go udusić w środku, a na zewnątrz mówisz, że wybaczam Ci, ale już nigdy nie chcę Cię widzieć. Kocham Cię, ale Cię nie lubię. Z takich rzeczy się składa religia właśnie. Rozumiem? Ale kiedy w Twoim życiu funkcjonuje ten element uwielbienia jak barak, to zaczynasz być odporny na wszystko. Jak dziś pamiętam moją żonę głoszącą Ewangelię w jednym mieście, ja stałem, filmowałem ją, ona stała i podszedł do niej facet i napluł jej w twarz. I moja pierwsza reakcja była taka, że to ja z drugiej strony jest miło, że przejdę na drugą stronę, złamię mu nogę. A następnie powiem o tym, że w ranach jesieńcach Jezusa jest uzdrowienie. Noga mu się zrobi, nie? Pamiętam przez cały czas. Taka myśl przebiega szybko przez głowę, ale doszedłem do wniosku, to nie są Ducha Świętego. Moja żona tylko podniosła rękę, to wiesz, że jest wszystko w porządku. Do siebie smadała, rozpływając się tuż po twarzy. Dalej zaczęłam ogłosić Ewangelię. Tak? Związała demony, które były na nią. Tak? Facet odszedł od niej uwolniony. Dlatego, że ona umie się uniżyć. To, że ktoś jej napluł w twarz, nie stanowiło dla mnie żadnego problemu. To jest element uwielbienia, barak. I ostatni element opisany w Piśmie Świętym to słowo szabak, czyli okrzyk. Słowo szabak jest użyte wtedy, kiedy Izrael krzyknął i padły mury Jerycha. Istnieje coś takiego jak święty okrzyk. Okrzyk, który zmienia rzeczywistość duchową. Kiedyś do Polski przyjechał pewien człowiek. Ewangelista. Lata temu. Nazywał się Maurice Cerullo. Niepozorny człowiek. Dla wielu dziwak. Mój znajomy, który był w grupie, wtedy był taki moment ruchu przebudzeniowego w Polsce. I ten kościół sprowadził, ten z którego przebudzenie na Polskę zaczęło się wylewać, sprowadził Maurice'a Cerullo. Maurice Cerullo jest ewangelistą, ale też jest prorokiem. I ma takie dziwactwa różne, jak to każdy prorok. Każdy prorok jest dziwny. Ja miał takie dziwactwo, na przykład, że on się nie witał z nikim przed usługą. Po usłudze się mógł witać, przed usługą nie dotykał nikogo. Maurice twierdzi, że nie chce, żeby go dotknął jakikolwiek demon. Bo chce mieć czysty przekaz. Taki jest Maurice. Nieważne. Mój kolega, który był wtedy w grupie przyjmującej go, a pastor taki, podszedł do niego, chciał się właśnie z nim przywitać. Maurice oczywiście powiedział, że się nie wita. I ten mój kolega mówi tak, opowiada swoje odczucia. Mówi, kurczę, poszedłem, mówi tam. Odwieźliśmy go do hotelu i tak sobie jadę samochodem, sobie myślę, kurczę, jaki mówi bufon. Mówi, nie wita się, mówi, wielki usługujący. Mówi, ja też, mówi, może kiedyś ten mój znajomy w jednym kościele tam pomodlił i ślepemu wzrok przywrócił natychmiast. Nie? Mówi, ja, mówi, nie wiem, czy on w ogóle ma takie, ja mówi, on opowiada mi swoje myśli, ten pastor. Mówi, pomodliłem się o człowieka, mówi, uzdrowiłem go w imieniu Twoim, Panie. A tutaj mówiłem, przyjeżdżał, się nie wita ze mną, żeby wiedział, mówi, wiesz, tam. Słuchajcie, jest spotkanie w Warszawie. Przyjechał autobus niewidomych, przywieźli na tę ewangelizację. Autobus. Wprowadzili ich na sam koniec, tam siedzieli. On się modli, Maurice. I mówi, teraz! Nie? I krzyk, na końcu krzyk. 60 osób odzyskało wzrok. A ten mój znajomy mówi, a ja przysiadam. Rozumiesz? Nie modlił się od nikogo, tak? Użył elementu namaszczenia szabak. Rozpoznał to i użył. Rozpoznał to i użył.
Szabak. Kiedy przychodzi taki moment na uwielbieniu, tak? Żebyś krzyczał, to krzycz. Tak samo w twojej komorze. Pamiętam kiedyś córka nasza była malutka i dusiła się. Zaczęła się dusić. Jakata ją złapała, trzymała ją tak, a zaraz dusiła się, nie? Ja pamiętam, przebiegłem z kuchni przez ten i podbiegłem i krzyknąłem. Ja nie wiem, co ja krzyknąłem, cokolwiek, tak? Natychmiast wrócił jej w ogóle oddech. Natychmiast. Pamiętam, kiedy modliłem się i w szóstym miesiącu Agata poszła do lekarza, jak była starą w ciąży i płód był przekręcony. Lekarz mówi, pani musi się położyć w ciągu dnia czy dwóch do szpitala, bo płód jest przekręcony i to jest bardzo niebezpieczna pozycja. Ja się modliłem w pokoju. Ona była w drugim pokoju po tej wizycie i odczułem potrzebę wewnętrzną, żeby krzyknąć. Bardzo głośno krzyknąłem. Natychmiast stara się przekręciła. Natychmiast. Szabak. Wiecie, uwielbienie jest potężną siłą. Z jednej strony jest to nakierowane na Boga. Oddajemy Mu tam chwałę, dziękczynienie i cześć. Z drugiej strony to jest bat na diabła. Kiedyś w jednym kościele zielonoświątkowym uwalnialiśmy człowieka. Pierwszy raz w życiu miałem kontakt z człowiekiem opętanym. Był on nieodrodzony z Bożego Ducha i był opętany. Kiedy weszliśmy do sali, w której miał być uwalniany, był tam pastor i czterech w ogóle jego współpracowników. Facet był drobny, ważył 60 kilo. W ścianie takiej płyty karton gips była dziura, wybił ją głową i chciał sobie szyję urżnąć na w ogóle na tym. Trzymali go związanego, pytam, czemu on jest związany, oni mówią, bo chciał przez okno wyskoczyć. Ja mówię, kurczę, kościół zielonoświątkowy wyskoczył przez okno i się zabił człowieku na tej ulicy. No przecież ja sobie, tylko sobie wyobraziłem, co by media pisały o tym, wiecie. Wyskoczył człowiek z kościoła zielonoświątkowego przez okno. Pamiętam, jak tam wszedłem z Agatą, spojrzał na mnie i takim głosem jak z zagrobu mówi, jeszcze dziś przede mną klękniesz, nie? Ja mówię, zamknij mordę, mendo, tak? Pokrzywdził się zamknął. Zaczęliśmy uwalniać go, dramat, facet w ogóle, słuchajcie, jak w ogóle u Hitchcocka, bił się, trzymali go za, ja to pierwszy raz w życiu widziałem, trzymali go za ręce. A on w powietrzu, on za jedną rękę, za drugą, za nogi go też trzymali, a on się wił jak wąż w powietrzu, nie? I to tak, my gromiliśmy to, odchodziło i za chwilę znowu wracało, odchodziło, wracało. No i tak raz odeszło na chwilę, posadzili go. Ja tylko patrzę, co się dzieje, a już czułem w duchu, że zaraz będzie powrót. I ja, a taki ręcznik leżał, tym ręcznikiem mu czoło ocierali, twarz mu spocony. Ja tylko zdążyłem, zapieszcie mu ten ręcznik. No i demon wrócił, demon od razu kopał ręcznik, zaczął sam się dusić, chciał się udusić tym ręcznikiem. Mówię, Boże, jaka jazda. No i walczyliśmy chyba o 11 w nocy. Puściło. No i dobra. Czujemy, że puściło bardziej. Minuta, druga, trzecia nie wraca. I odczuliśmy z Agatą w duchu, że będzie powrót. I Agata mówi, Artur, ja już wiem, że teraz mamy nic nie robić, tylko mamy uwielbiać Boga. I zaczęliśmy uwielbiać Boga. I uwielbialiśmy Boga. I czuliśmy, jak demon chce się przedrzeć. I nie mógł się przedrzeć i odszedł. Uwielbienie jakby zamknęło mu drogę na koniec. Potem oczywiście oni go przyprowadzili do Jezusa. Dalsze losy nie są mi znane tego człowieka. Ani tej wspólnoty. Bo po moich późniejszych wypowiedziach już nigdy mnie tam nie zaproszono. Natomiast uwielbienie Boga jest bronią na diabła. A po trzecie, jest to, przyjaciele, lekarstwo dla naszych dusz i ciał. To często właśnie poprzez systematyczne uwielbienie nasze dusze wychodzą z zaburzeń, a nasze ciała są uzdrawiane fizycznie. Dlaczego? Bo jest to kanał przepływu Bożej mocy do naszego życia.
Dlatego uwielbienie jest tak ważne. I ono musi wypełniać Twoją komorę i ono musi wypełniać Twoje funkcjonowanie w Kościele. Chcę teraz Wam powiedzieć, tak, bo to też jest kilka ważnych rzeczy, tak, na temat dalej uwielbienia jeszcze. Chociaż to może nie być dla Was na tyle istotne, ale chcę, żebyście mieli taki ogląd sytuacji. Jeżeli chodzi o grupę uwielbienia, to grupa uwielbienia, ona ma prowadzić Kościół w uwielbieniu, jeżeli chodzi o Kościół, a nie uwielbiać za Kościół. To jest w ogóle bardzo ważne, to takie ważne, że to Kościół uwielbia Boga, nie grupa uwielbienia uwielbia Boga. To sobie, jeżeli w Kościele grupa uwielbienia uwielbia Boga, to nie siedźcie w takim Kościele. Bądźcie tam, bo to nie ma sensu. To Kościół uwielbia Boga. Grupa, ona ma prowadzić do wielbienia. My ludzie od początku w naszej warszawskiej wspólnocie uczyliśmy uwielbiać Boga. Wiecie, to było... Ja chodziłem, na przykład... Zaczynaliśmy, wiadomo, tam niewielkiej grupy ludzi, ale jak już nas było około 30 osób, to ja normalnie robiłem ludziom szkolenia w uwielbieniu Boga. Ludzie stali na przykład, wiesz, ktoś ręce opuszczał, podchodziłem podnieść ręce. Ja chodziłem po sali, podnosiłem im ręce. Jedna dziewczyna taka stoi, w ogóle podniosłem jej ręce, opuściła. Podniosłem, opuściła. No, pan miał za obydwie ręce, bo będę cię trzymał, będziesz te ręce w górze. Ja mówię, bolą cię ręce. Nie, nie bolą, ale mówię, jakoś chcę opuszczać. Mówię, nie, będziesz trzymać ręce w górze. Naprawdę, to w ogóle, wiecie, to wyglądało jak przedszkole. A mówię, ludzie, my mamy uwielbiać Boga. Podchodziłem do człowieka, ruszaj się. Ruszaj, stoi. Ja mówię, uruszaj się, to są duchy sztywności. Derek Prince został dopiero uwolniony chyba w 70 roku życia od ducha sztywności. Wylazł z niego człowieku i zaczął tańczyć. On mówi, kurczę, żebym wiedział wcześniej. Mano, żebyś wiedział, chrześcijaninie, że masz demona. Rozumiesz? Ale jak ci wbijają do głowy, że chrześcijanin nie może mieć demona, no i co? Człowieku. Muzyka i tekst dostosowane są do piramidy wejścia w Bożą obecność. Tempo, treść, wszystko to ma naprawdę znaczenie. Wchodzimy z chwalenia w dziękczynienie, z dziękczynienia w cześć. Podczas dziękczynienia i czci śpiewamy już tylko do Boga. Kiedy zaczynamy uwielbienie, możemy śpiewać o Bogu. O Bogu. Ale kiedy potem wchodzimy w dziękczynienie, w cześć, to już nie śpiewamy o Bogu, tylko do Boga. Mówimy w naszych pieśniach, w naszych słowach do Boga. Jak na początku będziesz śpiewał, wielki jest Bóg, bo to jest o Bogu. A potem, kiedy będziesz śpiewał, tyś wielki Bóg, to jest do Boga. To są wielkie różnice. W ogóle uważam, że trzeba bardzo weryfikować to, co się śpiewa, to, co się w kościołach, bo to jest... Bo czasami w ogromnej większości, tak, pieśni to są pieśni niewiary, to są pieśni, które mają w ogóle jakieś dramat. No. Niektóre pieśni w ogóle przyjąłem, mówię, kurczę, pośpiewałbym takich pieśni z miesiąc. Rozumiesz, że mnie wiara by uciekła, ja bym musiał się poddać, ja nie wiem, musiałbym z miesiąc postu teraz tam gdzieś siedzieć w dżungli jakiejś i wracać do siebie, nie? Przecież ja słucham w ogóle. To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. Nie dokładnie brzmi. To nie ludzie Cię skrzywdziły, lecz mój grzech. Uspokój się. Gdzie Ty jesteś? W jakim Ty miejscu jesteś? Co Ty jesteś? Co Ty z tym grzechem? Coś się uparł z tym grzechem? Coś się uparł, żeś taki grzesznik? Coś się uparł, żeby o tym ciągle śpiewać? Coś się uparł. On nie pamięta, a Ty mu przypominasz? To Ty uważasz, że jego kręci to, że Ty w ogóle śpiewasz o tym, że on Cię, że go Twój grzech przybił? Gdzie Ty go stawiasz? Kto to jest dla Ciebie w ogóle? Ty to rozumiesz, o co chodzi? Co tam w ogóle robisz? Wyobrażasz sobie małżeństwo, człowieku, żeś tam kiedyś jakaś była między nimi potyczka, w ogóle jakaś nieprzyjemna rzecz, która będzie 30 lat śpiewać piosenki o tym. Ach, pamiętasz, jak zdradziłeś mężu mnie? Tak, pamiętam, żono moja, ha, ha, ha. Tylko na wódki napić, bo trzeba pić. W takim momencie pić, trzeba pić wtedy.
A trzeźwo nie można żyć w tym małżeństwie. To kto by chciał takich rzeczy? A takie pieśni są w kościołach. No. No człowiek, no takie są pieśni. Ja wiem, jakie są pieśni, bo ja lata byłem w religijnych w ogóle kościołach. Człowieku. Szok. Dobór grupy uwielbienia powinien opierać się na takim schemacie. Po pierwsze to jest święte życie, po drugie to jest objawienie, po trzecie to jest posłuszeństwo liderowi, a następnie to jest dopiero talent wokalno-muzyczny. To żebyście też rozumieli, jak to działa. Święte życie, objawienie do tego, czym jest uwielbienie, posłuszeństwo liderowi, a na końcu talent wokalno-muzyczny, a nie odwrotnie. A nie, człowieku, ktoś ma talent wokalno-muzyczny, on idzie do uwielbienia. On dalej w ogóle nie żyje świętym życiem. W jednym kościele kiedyś jedna osoba z uwielbienia przyznała się, że od 2 lat systematycznie bierze heroinę i gra tam w grupie uwielbienia. A oni wszyscy myśleli, że ona taka jest namaszczona. Człowieka ona Helenę jarała. I przychodziła na jarana człowieku na uwielbienie. Oni myśleli, że ona tak przeżywa, wiesz o co chodzi. Ona takie głębie ma duchowe, ona Helenę jarała. Ty czujesz? To znaczy nieważne, bo on jest dobry muzyk, to niech on gra. Jak gra? No jak gra? No jak gra dobry muzyk? No weź. Dobrze, że jest dobry muzyk. To nie znaczy, że on musi być jakiś super, ale to musi prowadzić w ogóle jakieś fundamentalne chociaż, rozumiecie? To ma fundamentalne rzeczy. Niech ten człowiek nie niesie za sobą jakiegoś bagna. Tak? Musi też rozumieć, czym jest objawienie, czym jest uwielbienie. Musi być też posłuszny, bo najważniejszy jest lider uwielbienia. Lider uwielbienia to jest w ogóle postać, która musi mieć głębokie zrozumienie uwielbienia, ona musi to prowadzić, ona musi mieć też, jeśli to nie jest pastor kościoła, to musi być człowiek, który jest stricte związany z pastorem kościoła, tak? W ogóle pastor kościoła, pastor, który ma w ogóle pojęcie jakiekolwiek, to powinien zrozumieć, że to on kreuje uwielbienie. A nie, że pastor przychodzi do kościoła, człowieku, jak się uwielbiający, przyszedł, cioteczkę postawił, bo już jest po uwielbieniu, teraz jest czas głoszenia. Człowieku, o wariat. No to w ogóle co to jest? Uwielbienie jest, w ogóle wiecie, że społeczność kościoła nie zbiera się wokół słowa, tylko wokół obecności. Kościół się zbiera wokół obecności, a nie wokół słowa. To się ludziom pomyliło. Tak, celebrujemy pastora, a nie Boga. Rozumiem. Wchodzi, to czasami to jest jeszcze taką ostentacyjnie. Nie pójdzie na uwielbienie, bo się spoci. Ja czasami się śmieję, jak Agata wychodzi do tej perkusji, człowieku, rano się dziewczyna podszykowała, a po 3 godzinach uwielbienia z niej podleje się. Wychodzi, wiesz. Człowiek, tuż spłynął, wszystko spłynęło, wiesz o co chodzi. Ważne natomiast, że namaszczenie wzrosło. Dla mnie jest ważniejsze to, żeby w mojej żonie namaszczenie wzrastało. Tuż może spływać. Ona wychodzi, człowieku, ten mikrofon zrywa, rozczochrana i głosi w ogóle, wiesz, z nieba. Dla mnie to jest normalne. To jest normalne, że cię chrześcijańskie. Dobrze.